Cześć wszystkim, nazywam się Marta Zaręba i chciałabym wam powiedzieć, jak spotkałam Boga i jak On zmienił mnie i zmienił moje życie. Jeszcze 2-3 lata temu byłam na waszym miejscu i chodziłam tutaj na juwenalia i bardzo ich wyczekiwałam, bo pomyślałam, że to jest kolejna super impreza, gdzie będę mogła świetnie się bawić, napić się i świetnie przeżywać czas. Wiecie, ja byłam taką zwyczajną studentką, super się uczyłam, ciągnęłam 2 dzienne kierunki naraz i chciałam się wszystkim podobać, chciałam się podobać przede wszystkim rodzicom, spełniać ich ambicje, swoje ambicje. I jednak bardzo, bardzo szukałam akceptacji. Wychodziłam często na imprezy i oczywiście, żeby znaleźć tę akceptację w rówieśnikach, piłam dużo alkoholu, żeby czuć się odważną, bardziej atrakcyjną. Ale wiecie, kiedy wracałam z tych imprez do domu, czułam się bardzo źle, czułam się bardzo samotna i często po prostu płakałam do poduszki i pytałam, dlaczego tak się dzieje. I wiecie, dlaczego tak się działo? Bo nie poczułam takiej prawdziwej miłości. Miałam miłość od rodziców i nie mogę powiedzieć, że byłam nieszczęśliwym dzieckiem, czy żyłam w patologii, ale nie czułam takiej prawdziwej, prawdziwej miłości. I kiedy tego zapragnęłam, przyszedł do mnie Jezus. I dopiero On dał mi tę miłość. I teraz ja nie szukam miłości, bo mam tę miłość od Jezusa i mogę się nią z wami dzielić. Więc jeżeli chcecie poczuć miłość Jezusa, która jest we mnie, bo mam w sobie Ducha Świętego, to przyjdźcie. Nałożymy na was ręce, uleczymy was z chorób, wypędzimy demony, wyleczymy was z kompleksów, z nałogów. Wypróbujcie nas, jeżeli chcecie. A jeżeli czujecie się podobnie jak ja, samotnie, jeżeli tak jak ja kiedyś się czułam, macie kompleksy, jesteście w nałogach, jesteście uzależnieni od papierosów, od alkoholu, to powiedzcie, zawołajcie do Boga: Boże, przyjdź do mnie, ja nie chcę dłużej tak żyć, nie chcę dłużej się tak czuć, nie chcę dłużej czuć odrzucenia, nie chcę takiego życia. I On na pewno do was przyjdzie. Nie musicie tego zrobić teraz, możecie zrobić to później w domu, jeżeli te słowa do was docierają. Jeżeli macie otwarte serce, to na pewno dotrą i jestem pewna, że tak właśnie zawołacie do Boga. Chcę wam też powiedzieć, że Bóg to nie jest osoba, która liczy na to, że będziecie dobrze postępować i że w ten sposób możecie sobie kupić wieczność i życie wieczne w niebie. To tak nie działa, ponieważ my niebo mamy z łaski, z Bożej łaski. Nikt nie jest na tyle dobry, nikt nie postępuje na tyle dobrze, żeby w jakiś sposób kupić sobie niebo. I chcę ci to powiedzieć, że to nie będzie zależne od tego, czy postępujesz dobrze, czy pomagasz ludziom. Tylko to zależy od tego, czy ty przyjmiesz Jezusa do swojego serca i czy uznasz, że twoim grzechem jest twój egoizm, bo uważasz, że Jego wcale nie potrzebujesz. Jeżeli tak uważasz, to powiem ci, że jesteś w błędzie i ten jeden, jedyny grzech, mimo wszystkich twoich świetnych uczynków, mimo wszystkich twoich dobrych uczynków, przez ten jeden grzech na pewno nigdy nie trafisz do nieba. Ale wiesz, co jest wspaniałe? Że Bóg zesłał swojego Syna, który umarł za to, umarł za ten twój grzech, umarł za każdy inny twój grzech. I jeżeli tylko chcesz, żeby przyszedł do twojego życia i je zmienił, to On przyjdzie. Więc zawołaj do Niego, że potrzebujesz Go w swoim życiu. On na pewno przyjdzie. Amen.